Na pewno poza drobnymi urazami drużyna jest w pełni zdrowa. Powolutku do zdrowia już dochodzi Edgar i dochodzi Dominik Sadzowicki. Mam nadzieję, że któregoś z nich będę mógł już wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o kadrę meczową na Górnik Łęczna. Podchodzimy jak to po każdym zwycięstwie. Gdzieś ta mentalność, pewność siebie, wiara w korzystny wynik na Łęcznej jest. Na pewno będzie trudne spotkanie i przekonało się o tym Zagłębie Sosnowiec, że Łęczna wróciła na swój stadion, wrócili kibice i naprawdę tam zostało wielu piłkarzy, którzy stanowili o sile w Ekstraklasie. I będzie to bardzo ciężkie spotkanie, jak każde wyjazdowe, ale mam nadzieję, że przywieziemy stamtąd korzystny wynik i z takim nastawieniem jedziemy do Łęczny. Na pewno jesteśmy w fantastycznych humorach po wygranej 1-0 z Olimpią Grudziądz. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu z Łęczną. No, co mogę powiedzieć? Jedziemy na pewno po 3 punkty, walczyć do samego końca. Na pewno nie sprzedamy tanio skóry. No i jestem dobrej myśli, że na pewno wygramy ten mecz. Ustaliliśmy z zarządem, że dwóch zawodników, jeżeli trafi się z dużą jakością, to chciałbym, żeby do nas doszło. Nie ukrywam, że poszukujemy jeszcze napastnika, bo na tej pozycji jest troszeczkę nas za mało. Wiadomo, że ta runda jest dłuższa, ta liga jest ciężka i potrzebujemy zmiennika bądź do rywalizacji z Dejanem dobrej klasy zawodnika i trwają poszukiwania, ale na tej pozycji to nie jest proste. Natomiast cieszę się, że Michał doszedł, bo rywalizacja w środku pola i na pewno zawodnik doświadczony, zawodnik bardzo kreatywny i myślę, że jak szybko wkomponuje się w zespół i dojdzie do formy piłkarskiej, bo fizycznie nie wygląda najgorzej, to będziemy mieli z niego bardzo dużą pociechę. Także krok po kroku ten klub idzie do przodu, drużyna również i mam nadzieję, że to się potwierdzi w najbliższych spotkaniach, a przede wszystkim zależy mi na tym, żeby jakiś punkt przywieźć z wyjazdu, bo to jest dla nas w tym momencie bardzo istotne. Opinie twoje po twoim, już nie takim krótkim pobycie w Mielcu? No, na samym początku myślałem, że to takie, no, że to spokojne, no w sumie dużo się nie pomyliłem, takie spokojne miasto, ale jak przychodzi co do czego, że jest mecz, to jest święto w tym mieście. Że to naprawdę dużo ludzi przychodzi, jest doping od samego początku do samego końca, naprawdę fantastyczna jest atmosfera i no co, że każdy może mi po prostu zazdrościć tego, że tutaj przyszedłem.